znamy się oczywiście z Zamku od Dziecka i chciałem powiedzieć, że jestem pełen podziwu, ponieważ byłem radnym po roku 89, obserwowałem pracę gminy i chciałem powiedzieć, że byłem pełen podziwu dla niego, że rozwalił ten układ, który trwał prawie 16 lat tutaj na terenie naszej gminy. Nic się nie zmieniało, te same twarze i dlatego za tą odwagę go podziwiałem. I teraz, kiedy obserwuję, ja prowadzę dział historyczny w miesięczniku Werbum i jako emeryt, historyk przypatruję się, co zrobił w tym okresie. A więc nie dlatego, że jest moim sąsiadem, troszkę dalekim, ale w ciągu tego okresu 3,5 rocznego, no te wszystkie osiągnięcia są imponujące, proszę Państwa. To, co oglądamy, to nie są jakieś wydumane, tylko prawdziwe, my to wszyscy znamy. Dlatego życzę mu powodzenia, przede wszystkim, żeby miał radnych, większość radnych, tak jak normalny, funkcjonujący burmistrz, bo do tej pory miał kładzione kłody pod nogami, miał mniejszość radnych, musiał, no, nie potrafił przekonać tych, którzy są z tego starego układu. Dlatego w 2006 roku, kiedy to wszystko się tak kłotłowało, kiedy mówimy, że to było na granicy ryzyka, kiedy on zdecydował się kandydować, powiedziałem: panie Bogusiu, jest pan pewny zwycięstwa. No miałem tą dobrą, proszę powiedzieć, dobrą rękę i poradę, bo tam mu gratulowałem, no i wyszło. Dlatego teraz uważam, że należy się kontynuacja. Po tej pracy, tu nie muszę, to wszyscy są przekonani, po tej pracy, której dokonał, powinien to kontynuować, dlatego że ci wszyscy jego konkurenci to są ludzie nowi, którzy może obiecują, ale nic jeszcze do tej pory nie zrobili. Dlatego życzę mu powodzenia, no i Państwo, żeby poparli także jego radnych, żeby miał tą współpracę harmonijną, żeby nie było właśnie kontrowania i kładzenia właśnie kłód pod nogi, kiedy chce się coś dobrego zrobić. Dziękuję bardzo.